każdy, kto poniósł trud przyjścia tutaj, odbierze dzisiaj nagrodę. Każdy odbierze nagrodę za to, co sam włożył, żeby otrzymać, tak? Bo jesteśmy tutaj po to, żeby otrzymać też, tak? Więc w psalmie pierwszym, w psalmie Dawidowym, Dawid mówi tak: o, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych. Szczęśliwy, błogosławiony jest ten, który nie słucha bezbożnych, czyli ludzi, którzy żyją bez Boga. Chcesz być szczęśliwy? To nie kieruj się ich radą. Ich radą. Nie przesiąkł podłością grzeszników i nie zajął miejsca w gronie szyderców. Widzicie, porzekadło jest takie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Szczęśliwy jest ten, kto nie przesiąkł. Czyli kiedy przebywa w towarzystwie szyderców. Kiedy to jest miejsce jego przebywania, to tym nasiąka. Jak przebywasz w domu Bożym, przebywasz z rodziną Bożą, to nasiąkniesz tylko Bożymi prawdami. Niczym więcej. Tylko prawdami. Bo Jezus jako prawda w tobie zamieszka, i on przepływa po prostu przez każdego. Czyli grzesznicy w swoim sercu, Dawid nazwał to podłością. Nie ma tam czystego serca. Zawsze jest jakaś intencja, która niekoniecznie jest Bożą intencją, tylko ludzką. A jego rozkosz, czyli rozkosz tego, który się nie kieruje radą bezbożnych, to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Kiedy się w nocy budzisz i o kim myślisz? O tym, co w górze myślisz, a nie o tym, co ziemskie. To wiesz co? To dziękujesz Bogu, że nie śpi, nie drzemie stróż Izraela, że On jest z tobą i spokojnie kładziesz się i zasypiasz. Kiedy myślisz o tym, co w górze, kiedy rozważasz Jego prawo dniem i nocą, czyli to jest ważne, rozważanie Jego prawa, Jego słowa, będzie, czyli jeżeli będziesz to robił, to będziesz jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. To jest warunek do wydania owocu. We właściwym czasie wydasz owoc, kiedy będziesz wystrzegał się przebywania z ludźmi z tego świata, nie przyciągniesz tym, co on mówi, nie będziesz szedł za radą bezbożnych, to nie ma takiej opcji, żebyś nie wydał owocu we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się z powodzeniem. Dla mnie to w ogóle, to ja to mam podkreślone. A czego się podejmie, to skończy się z powodzeniem. Czego nie dotkną twoje ręce, to skończy się z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, których wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie. Podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Takiego mamy Boga. Tak wielkiego mamy Boga.
ale On zawsze daje nam wskazówki. A wskazówki są w Słowie, bo Jezus jest Słowem i mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. Więc Jego wskazówki są w Słowie. I tylko to jest droga, którą masz iść, nie inaczej. Wtedy będziesz jak drzewo zasadzone wśród strumieni. Dlatego nie pytaj się czasami, czemu mi coś nie wyszło, bo czasami coś ci nie wyszło, bo się nie tam zwróciłeś, nie tam. Posłuchałeś się nie tego, co trzeba. Mamy wielkiego Boga i to już Dawid, który był według Bożego serca. On już mówił o tych Bożych zasadach. Dlatego mu się wiodło. Dlaczego Dawidowi się wiodło? Dlaczego mu się wiodło? Dlatego, że on poznał te zasady. I on według tych zasad żył. Kiedy będziesz żył według tych zasad, będzie ci się wiodło, czego nie dotkną twoje ręce. Bóg będzie darzył powodzeniem. Będzie darzył powodzeniem. Będziesz miał to przez wiarę, skoro Bóg tak powiedział, to dlaczego ma ci się coś nie udać? Dlaczego? Musi ci się udać. Po prostu musi ci się udać. Bo masz wielkiego Boga w swoim sercu. Bo do Niego się zwracasz. Bo szczęśliwy jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych. Nie lataj do świata po radę. Nie lataj do świata po radę. Stań w modlitwie przed Bogiem. Stań w modlitwie przed Bogiem. Przyjdzie odpowiedź. Świat ci nic nie może zaoferować. Naprawdę nic. Bóg nas wyrwał z tego świata. Bóg nas wyrwał. Wyrwał z ciemności. Przeniósł nas do cudownej swojej światłości. Ale wybór pozostawił nam we wszystkim. Izrael ciągle chciał wracać do Egiptu. Ciągle chciał wracać do Egiptu. To się tułał po tej pustyni, aż na pustyni pomarł. Ciągle chciał wracać. Nie chciał przejść tej drogi, tego trudu. A my musimy przejść przez trud tej drogi. Musimy. Inaczej nie ukształtuje nas Boży charakter. Bo charakter kształtuje się w uciskach. Ale kiedy w uciskach patrzymy dalej na wielkiego Boga i zawsze dziękujemy, mówimy, tato, ja ci dziękuję, że ty mi dajesz łaskę, abym przez to przeszedł. Dajesz mi mądrość, dajesz mi ochronę, nie jestem sam. Dziękujemy Tobie, Jezus, że w Tobie mamy wszystko, siłą Twojej potęgi, bo nas uratowałeś, bo nas wyrwałeś, bo nas wykupiłeś. Dziękujemy Tobie, Jezus. Ty jesteś naszą mocą i naszą siłą. Dziękujemy Ci, że nie dałeś nam ducha lęku, ale ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Ja dziękuję Ci, że mamy trzeźwe myślenie do chodzenia tutaj po ziemi. Mamy trzeźwe myślenie w Tobie, Ojcze. Dzięki Ci. Dzięki Ci za wszystko. Dziękuję Ci za wszystko. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Thank you.
Yeah.
Thank you.
ja mam słowo do Kościoła na ten czas. To jest czas, gdzie to, co spożywamy, nie ma być szybkie. To nie ma być coś łatwego. To jest czas przypomnienia, że Słowo jest prawdą. I trzeba swoją nogę postawić po kolei na każdej prawdzie. Nie ma omijania dalej. Może być szybsze zrozumienie, ale na każdej trzeba stanąć. Bo ten ciężar w środku to jest od przyjęcia czegoś zbyt łatwego, zbyt szybkiego, bo prawda, którą mamy przyjąć, jest lekkostrawna. Ona nie pozostawi otępienia, ona nie pozostawi ciężaru. I to jest teraz czas, żeby oczyścić się z tego, co przyjęliśmy i żeby zacząć przyjmować Słowo i te prawdy, które mają w nas wejść w sposób staranny. I jeszcze wiem, że mam coś wyłożyć na językach, powiedzieć. Korea, a karkarkarchana kiaria, koszkrachra kranach, wykery, de kiachne, echachiaria, koszkrachra de szetery teatery, akie okracha, eszneria, tataritotio, sebaturia, tatatia, naretia, koszkiryty, na hakie, pekare umu, koszkaratetia, techa, nenaria, de kosza, kaja, nesetia, de tatia, nraha, knasza, betkumuja, a hajkena, Ekeaturia, Beshamutia, Saratia, Ekenia. Może ktoś z was ma wykład? Na pewno będzie. To może się przetłumaczyć. Yeah.
Thank you.
Myślę, że to, co powiedziała Kasia, że to były słowa pocieszenia od Boga, że Bóg mówi do ciebie: nie bój się, mój robaczku Jakubie, ja cię wykupiłem. Nie bój się, maleńka czutka, ja jestem z tobą, ja cię wybrałem, ja ciebie powołałem. Jedyne co, to przez cierpliwość i wytrwałość odziedziczysz obietnicę. Tą, z którą ciebie tu powołałem w tym miejscu, w tym czasie, na tej ziemi. Przez cierpliwość i wytrwałość, bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą jeszcze z zachwytem patrzeć na kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Ja ciebie powołałem, ja ciebie wybrałem, ja jestem z tobą, ja jestem przed tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, ja tam już jestem. Tylko nie bój się świecić moim światłem. Nie bój się być słowem, które jest ostre jak miecz obosieczny. Musisz mieć w sobie moje słowo, czyli prawdę. Kiedy będziesz tego zażywał, po królewsku, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Pan mówi do ciebie: jesteś królewskim kapłaństwem i masz po królewsku spożywać prawdę, czyli słowo. To jest pokarm, który ci dałem, abyś go spożywał codziennie po królewsku. Nie żar jak żarłok, nie żar jak żarłok, bo zwymiotujesz. Ale kiedy po królewsku przyjdziesz do mojego stołu i będziesz się delektował tym, co ja ci daję, to wydasz owoc. To nie ma takiej opcji, żebyś nie wydał owocu. Będziesz jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które w starości wyda jeszcze owoc, bo liść twój nie pożółknie. Liść twój nie pożółknie. Przeczytam wam jeszcze słowo. Prawdę. Słowo, które jest prawdą. Słowo, które jest podstawą wszystkiego. Podstawą. Wiecie, ja dzisiaj dostałam to słowo, to sobie pomyślałam: Boże, ale my wszyscy o tym wiemy. My wszyscy o tym mówimy. A Ty mówisz, że to słowo ma być dzisiaj powiedziane. W Ewangelii Jana 3,16. Ja. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do Niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, to jest do nas. Nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku do Boga. Ten, kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, sprawdź, czy postępujesz zgodnie z prawdą. Nie boi się światła, natomiast chce, aby stało się jasne, że to, co czyni, więc sprawdź, co czynisz. Niech stanie się jasne to, co czynisz. Czy to, co czynisz, wypływa z szacunku do Boga? Wypływa z bojaźni Bożej, bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości.
Nic innego nie rób. Wróć do początków. Wróć do początków. Jak się zagalopowałeś, wróć. Wróć do początków. Sprawdź swoje uczynki. Sprawdź swoje uczynki. Sprawdź, czy nie gaśniesz. Sprawdź, czy cię z powrotem świat nie wciąga. Sprawdź to. To jest ważne, aby szczerć swojego serca, a świat będzie próbował nas ściągnąć. A Bóg mówi, wróć do podstaw, do prawd i powoli delektuj się słowem, które jest prawdą, które było na początku, a na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Amen.